W podcaście Zdaniem Szota państwa i moim gościem jest wybitny tłumacz. Tłumacz zresztą z jednej z moich ulubionych książek Lincolna w Bardo, a więc mam bardzo wiele ciepłych uczuć do Michała Kłobukowskiego, który jest państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się nie z powodu Lincolna w Bardo, chociaż to jakieś przegapienie, że żeśmy się nie spotkali wtedy, ale spotykamy się z powodu Bukowskiego i jego książki, która ukaże się na początku września nakładem wydawnictwa Noir sur Blanc o piciu. Pan Michał Kłobukowski jest jednym z tłumaczy, którzy przetłumaczyli teksty, wiersze, teksty, prozę, które znajdują się w tej książce. Zatem co pan tłumaczył do tego zbioru? Tam są zapewne moje wcześniejsze przekłady wzięte do antologii. Oczywiście właściwie każda książka Bukowskiego mogłaby nosić tytuł, a przynajmniej podtytuł o piciu. Więc przypuszczam, że wybrano tam jakieś teksty w moim przekładzie, czy fragmenty nawet może takie szczególnie alkoholiczne. Szczególnie alkoholiczne? Co to znaczy? To znaczy, że alkohol u Bukowskiego jest zawsze obecny, ale nie zawsze na pierwszym planie. Więc zakładam, że skoro książka ma taki tytuł, to pewnie to są te właśnie najbardziej unurzane w alkoholu teksty. Unurzone w alkoholu, jak tylko pojawiła się informacja w ogóle o ukazaniu się tej książki, czytelnicy, czytelniczki zwłaszcza zwróciły uwagę na to, że biografia i to, co pisał Bukowski, bardzo nie odpowiadają wrażliwości współczesnych czasów. Może nawet zadając pytanie, po co w ogóle to publikować? Co pan o tym sądzi jako tłumacz? Rozumiem ten punkt widzenia i nawet nie będę się specjalnie nad nim rozwodził w związku z tym. To znaczy domyślam się, że chodzi głównie o mizoginię zapewne, ale powiem przekornie, że w pewnym sensie, nie wiem czy akurat biografia, ale to co pisał Bukowski w pewnym sensie, przynajmniej niektóre powiedzmy wycinki spektrum tego co on pisał są bardzo na czasie. Przede wszystkim jego taka, powiedziałbym, milenianistyczna postawa, prawda, że to wszystko za chwilę i tak trzaśnie, więc to ja się na razie upiję, bo i tak nic więcej nie warto. Jeszcze sobie mogę przy tym piciu napisać tam jakiś kawałek, ale nie przyłapiecie mnie na tym, że się będę czymkolwiek innym fatygował. Więc to myślę, że to jest bardzo aktualne w tej chwili. Pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z Bukowskim, z jego literaturą? Tak, oczywiście. Pierwsze spotkanie to było w musicalu Hair, gdzie on jest w jednej piosence wymieniony jednym tchem z Polańskim i którymś chyba reżyserem filmowym włoskim, ale nie pamiętam którym. Potem w jakiejś takiej małej antologijce polskich przekładów poezji amerykańskiej były jego dwa czy trzy króciutkie wiersze, ale tego w ogóle właściwie pamiętam tylko, że to miałem w ręku i czytałem. I przez długie lata on był dla mnie głównie nazwiskiem. I właściwie dopiero gdzieś tam we wczesnych latach 90. jak mi, przyznam, że to co tam do mnie odlegle docierało, jakoś mnie nie porywało specjalnie. I gdzieś w bardzo wczesnych latach 90. Noir sur Blanc zaproponowało mi to, co się potem ukazało jako Z szynką raz. I tak wziąłem to do czytania na zasadzie, to dowiem się, kto to jest. I dosyć szybko stwierdziłem, że chyba nie chcę tego tłumaczyć, ale skoro już mam tę książkę w ręku po tylu latach i nie wiem, czy jeszcze kiedyś sięgnę po jakąś następną jego, to poczytam jeszcze trochę. I w pewnym momencie zacząłem natrafiać na fragmenty tak dramatyczne, drapieżne i dla mnie trafione bardzo, że stwierdziłem, że te resztę jakoś wytrzymam, ale dla samych tych fragmentów chcę tę książkę przetłumaczyć. Tak to zrobiłem. I właściwie to są moje odczucia mniej lub bardziej z wszystkimi jego późniejszymi książkami. Potem tłumaczyłem już tylko jego wiersze, chociaż te wiersze to też jest bardzo często właściwie proza w słupkach, ale to można powiedzieć o znacznej części współczesnej poezji, więc nie jest to tam jakaś specjalna inwektywa. A czy, odchodząc już trochę od Bukowskiego, ale czy tłumacz musi lubić autora, którego tłumaczy? Nie musi. To znaczy, to przeważnie pomaga. Wiem, że Jerzy Jarniewicz tam twierdzi, że tłumacz nie może być zakochany w autorach, których tłumaczy i tak dalej. Nie wiem dokładnie, o co mu chodzi, chociaż zapewne dokładnie to wytłumaczył w wywiadzie. Natomiast na początku na pewno, to znaczy na początku, jak się zaczyna być tłumaczem, to na pewno to, że się lubi autora, lubi się książkę, na pewno pomaga. Też trochę co innego jest lubić książkę, co innego lubić autora. To bardzo często to są zupełnie inne światy i zupełnie inne osoby i też nie ma żadnej potrzeby ani powodu, żeby autor był podobny do swoich książek i odwrotnie. Natomiast na początku zdecydowanie niechęć do książki utrudnia pracę. Ja w tej chwili już potrafię, to znaczy niechęć do książki ciągle mi utrudnia pracę. Niechęć do autora w tej chwili, lub chęć jest kompletnie nieistotna właściwie.
No może minimalnie jakoś sympatia może troszkę pomaga, ale nie ma większego znaczenia. Ja też zupełnie nie jestem z tych tłumaczy, którzy koniecznie chcą poznać autora, się z nim przyjaźni, korespondować i tak dalej. Już dawno mi to przeszło. A to ciekawy wątek. Właśnie, bo często rzeczywiście tłumacz ma takie czy marzenie, czy życzenie, czy też ma możliwość oczywiście poznania autora. To w czymś przeszkadza? Przeszkadza, nie przeszkadza, ale i tak znam dosyć dużo ludzi i oczywiście, no, jeśli poznaję autora akurat wtedy, kiedy tłumaczę jego książkę, no to ma to jakiś sens, bo po prostu, no, mogę się od niego czegoś dowiedzieć albo po prostu, no, lepiej go wyczuć, prawda? Nawet jeśli on jest prywatnie bardzo mało podobny do swoich książek. Ale też ja mam w ogóle do autorów stosunek ambiwalentny, w ogóle jako do gatunku, zwłaszcza tych, których tłumaczę. Też pamiętam, że kiedyś, dawno, dawno temu, jak byłem na jakimś spotkaniu w Pęklubie i Adam Pomorski coś tam wygłaszał i powiedział, że doświadczenie autora jest zawsze, już nie pamiętam, jakich użył przymiotników, ale chodziło o to, że jest głębsze, ważniejsze, mądrzejsze, ciekawsze i tak dalej niż doświadczenie tłumacza. Otóż natychmiast poczułem i nadal czuję, że była to absolutna nieprawda. Zdarzało mi się tłumaczyć teksty, w których, no, przynajmniej chwilami autor wyraźnie nie wiedział, co mówi i o czym mówi, i jakoś, no, trzeba to przełknąć. Zresztą bywają książki, których nie można przetłumaczyć zbyt wiernie, prawda, które z definicji wymuszają parafrazę. I wtedy im bardziej autor pracuje na kolanach, tym bardziej mu to przeszkadza. Jeżeli złapie pewien dystans do tekstu, to zresztą prawie zawsze wskazany, to jest łatwiej po prostu. Poza tym, a w osobistych kontaktach z autorami, no, różnie bywa. Na przykład Robert Coover do tej pory, z tych, których w ogóle poznałem, bo w większości swoich autorów nie poznałem, ale na przykład Robert Coover, który, no, w jego książkach jest mnóstwo bardzo wyrafinowanych okrucieństw. I akurat nie wiem, czy on specjalnie tak pozował do zdjęć, czy akurat ja takie jego zdjęcia widywałem, ale sprawia wrażenie takiego dosyć posępnego osobnika. Jakież było moje zdumienie, kiedy go osobiście poznałem. Był to przemiły pan, który najwyraźniej po prostu wszystko najgorsze, co mu w duszy grało, zdawał umieścić w książkach i zostało samo przyjemne. I co więcej, był wtedy po kilkudziesięciu latach małżeństwa wciąż z tą samą żoną, trzy udane córki, po prostu życie, po prostu, no, model, o ile pamiętam, Flauberta, prawda? Znaczy idealny porządek w życiu i całe szaleństwo w literaturze. No, Bukowski akurat jest tutaj jaskrawym przeciwieństwem tego, ale też właśnie bywa z autorami tak, że w Małym Księciu jest ten epizod pyszałka, czy no, człowiek, nie pamiętam, jak to tam jest określone, człowieka próżnego, narcyza, który na widok Małego Księcia woła coś w rodzaju, oto nadchodzi wielbiciel, prawda? I miewałem z autorami takie niezręczne sytuacje, w pewnym momencie czułem, że oni z góry zakładają, że skoro przetłumaczyłem albo właśnie tłumaczę, albo mam tłumaczyć jedną ich książkę, to jestem absolutnie zachwycony wszystkim, co napisali i także nimi jako ludźmi. A to absolutnie nie musiało tak być. Ja wobec autorów jestem, czuję się często trochę jak połączenie kamerdynera z dentystą, co prowadzi między innymi do tego, że znam wszystkich brudne sekrety. I bardzo często muszę za nich sprzątać. Zwłaszcza w ostatnich latach. Ludzie nie tylko po polsku, ale w ogóle chyba w obu dobrze mi znanych językach piszą coraz gorzej. I jeśli mam książkę, w której w nazwie francuskiego wina jest wyraźnie niezamierzona literówka, jeśli cały tekst sprawia takie wrażenie, jakby autor go nagrał i dał do spisania komuś z lekką dysleksją i nigdy więcej do niego nie zajrzał, to, no, ja z tym coś muszę zrobić, prawda? I jeszcze tracić czas na zgadywanie, czy to może jednak nie jest zamierzone, ale jeśli tego jest za dużo i nie ma tam żadnych innych finezji, no to najwyraźniej jest to po prostu niechlujstwo. Więc trudno wymagać, żebym miał wielką ochotę okazywać podziw komuś takiemu, nawet jeśli wymyśla zgrabne historyjki. Mówił pan o tej mięsistości języka i właśnie podstawowym problemie przekładu, właśnie czy podobnie, czy robimy jedno ten przekład bardziej własny, autorski. A jak wygląda to z Bukowskim? On wydaje się być, no, ultra mięsisty i ultra trudny też dla polszczyzny. On jest trudny dla polszczyzny przede wszystkim dlatego, że pisze w sumie stosunkowo ubogim językiem, co, no, ja akurat staram się dostosowywać, nie tyle, no, staram się zachować jakieś tam minimum wierności wobec stylu oryginału, ale też, no, uszanować ucho polskiego czytelnika, a pierwszym czytelnikiem jestem ja. I w związku z tym przyznam, że ja go
miejscami tak troszeczkę podkręcam stylistycznie, trochę urozmaicam, no nie za bardzo, bo to jednak ma być ciągle ten Bukowski. Ja też mam, w ogóle wobec autorów mam wiele różnych podejrzeń, kiedy ich tłumaczę i także potem. I mam różne swoje podejrzenia wobec Bukowskiego. Mnie się wydaje, że on, no z jednej strony on ma być niby ten taki bez osłonek, prawda? Ale mi się wydaje, że w tym jest bardzo dużo pozy też. Nie całkiem mnie przekonują te jego raz po raz powtarzane, zwłaszcza w wierszach, historie o tym, jak to on nocami słucha Brahmsa i Beethovena i tym podobnych. No może tak, może nie. Pewnie tak, no ale to jest to dla mnie takie trochę za bardzo ostentacyjne. I też on moim zdaniem zdecydowanie nie pisze językiem, którym zapewne mówił. To znaczy, owszem, tam rzuca mi są różne bluzgi, ale jak pisze, że jego kobieta leżała w windzie w kałuży własnego moczu, no to właśnie nie pisze mocz, ani uryna, ale tam na przykład właściwie w ogóle nie ma slangu. To jest bardzo taki poprawny, grzeczny w sumie język, poza tymi właśnie bluzgami, którymi on jest okraszony. I to jest dla mnie taki trochę zgrzyt, ja po prostu nie wierzę. I tutaj, no tak jak powiedziałem, no nie mogę za bardzo tym manipulować, nie mogę tego napisać tak, jak czasem mi się wydaje, że być może on napisał w pierwszej wersji, jeżeli ten wiersz w ogóle miał ileś wersji, bo one bardzo często sprawiają wrażenie takich po prostu, co mu tak spadły na klawiaturę. Chociaż miejscami no bardzo widać jednak kompozycję i myśl jakąś i jest rozwój i puenta i właśnie dlatego warto go w ogóle tłumaczyć. Właściwie z wszystkimi jego książkami tak ja tak przynajmniej mam, że tam no część to muszę jakoś wytrzymać, ale co pewien czas jest jakaś perełka, dla której warto się tym w ogóle zajmować. Z tłumaczami rozmawiamy głównie wtedy, kiedy wychodzą dzieła, które wydają nam się skomplikowane i niezwykle trudne właśnie w przekładzie. Wtedy się dopiero tak naprawdę ujawnia to, że ktoś nam to dzieło tutaj na język polski przyniósł, ktoś nam je w języku polskim oddał. No i tak właśnie było przy Lincolnie w Bardo. Chyba wtedy udzielił pan rekordowej ilości wywiadów. A jak to było? To naprawdę była taka ciężka haruwa z tym Sandersem, czy jednak w jaki sposób jest to przyjemność? No bo tak sobie też mogę wyobrazić, że ten Bukowski to żadna przyjemność właściwie. No Bukowski różnie, chwilami zdecydowanie żadna przyjemność, właśnie scenka z kobietą obsikaną własno, no może nie ręcznie, ale samo obsikaną w windzie, nic przyjemnego. Mogę się tylko cieszyć, że mnie przy tym nie było. Chwilami to, no, są satysfakcje. Pamiętam jeden z, chyba pierwszy tom jego wierszy, jaki tłumaczyłem, kończy się takim wierszem, w którym pada zdanie: moje dzieciństwo jak delfin w zamarzniętym morzu. I to jest po prostu dla mnie tak trafione. To coś bardzo podobnego powiedziała Flannery O'Connor, zupełnie inna pisarka, którą tłumaczyłem w zeszłym roku. Teraz niedawno zrobiłem, jeszcze się nie ukazały, takie jej wykłady o literaturze i ona się w pewnym momencie rozprawia z takim mitem, że artysta powinien cierpieć, żeby mieć materiał. I ona mówi, że nieprawda, bo właściwie każdy, kto przetrwał dzieciństwo, to już ma wystarczająco dużo materiału. No, akurat ona wychowała się w domu, który gdzieś tam powiedziała, że w jej domu rodzinnym jedynym uczuciem, które wolno było okazywać, była irytacja. No więc też musiała być nieźle uciemiężona, chociaż na pewno nie tak brutalnie jak Bukowski. No, on miał rzeczywiście wyjątkowo pod górkę. To go w znacznej mierze... Znaczy ja prywatnie uważam, że właściwie po takim dzieciństwie to już człowiekowi w pewnym sensie właściwie wszystko wolno, prawda? To znaczy oczywiście jeśli przegnie, to spotka go za to zasłużona kara, ale trudno od niego wymagać, żeby sam wewnętrznie miał jakieś jeszcze zahamowanie. To w takim razie powiedzmy słuchaczom i słuchaczkom, co w tym dzieciństwie Bukowskiego się wydarzyło. No, on miał przede wszystkim ojca sadystę, który go lał regularnie, właściwie zupełnie mu uniemożliwiał kontakt z rówieśnikami, więc to, że Bukowski wyrósł na takiego człowieka, że w ogóle się uchował, to graniczy z cudem. To, że w młodym wieku odkrył alkohol i postanowił się go trzymać, nie jest ani trochę dziwne. Zdumiewające jest to, że praktycznie prawie nie trzeźwiejąc przez całe dorosłe życie, żył aż tak długo. I
w jakimś stopniu twórczo. Mówi pan o zaskoczeniach. Wcześniej ja mówiłem o Lincolnie w Bardo. No, też było zaskoczenie, jak pan dostał tekst, że właściwie pan wiedział czegoś spodziewać. No i właśnie, wracamy do tej kwestii przyjemności. Czy tu już była, to tam była przyjemność? No zdecydowanie. To znaczy też miałem mieszane uczucia, bo ja wcześniej przetłumaczyłem opowiadania Saundersa i wtedy miałem wrażenie, że no robię coś naprawdę genialnego. Tam podobno się w paru miejscach wyłożyłem. Były jakieś jadowite recenzje, ale mimo to no do tej pory mam wrażenie, że to była książka napisana po to, żebym ją przetłumaczył, to brzmi bardzo zarozumiale, ale że zdecydowanie wiedziałem, po co to robię i jak to zrobić i dlaczego. Natomiast z Lincolnem to już zanim jeszcze tę książkę zobaczyłem, to miałem sceptyczne oczekiwania, bo jak ktoś po kilkudziesięciu latach pisania mnóstwa znakomitych małych próz nagle postanawia napisać większą, to nasuwa się podejrzenie, czy pytanie, ile w tym jest prawdziwej potrzeby i gotowości, a ile właśnie postanowienia, że no teraz już pora na te symfonie, dosyć tych kwartetów. I to się potwierdziło i sam Saunders w jakimś wywiadzie bardzo rozsądnie powiedział, że jak ktoś przez całe życie budował jurty i nagle postanawia zbudować coś większego, no to lepiej, żeby się nie porywał na budowę 20-piętrowego wieżowca, tylko no właśnie on sobie wymyślił, że zbuduje taką, tak dużo połączonych jurt. No i właściwie tak to zrobił. No napisał coś, co właściwie bardziej jest, no jest prawie sztuką teatralną z diaskaliami. Więc i tam są takie, no rzeczywiście ja o Lincolnie w Bardo się nagadałem, wprawdzie mój rekord świata to był, jak Kucja dostał Nobla, to wtedy przez cały dzień po prostu gadałem przez telefon o Kucim. Co chwila ktoś chciał coś o nim wiedzieć, ale rzeczywiście nawet trudno mi powiedzieć o Lincolnie coś bardzo świeżego, ale to jest książka no, dla mnie troszkę nierówna. Znaczy, no, każda książka, każda powieść ma prawo być mniej lub bardziej nierówna, bo na przykład no, są fragmenty, które przygotowują grunt pod jakąś kulminację, prawda? Więc mają prawo być takie troszeczkę nudne w porównaniu z tym, co było przedtem i co potem. Tam jest, no, już nie będę tu streszczał, nie będę mówił, co mi się podobało bardziej, co mi się podobało mniej, ale na pewno było to bardzo ciekawe ze względu na zróżnicowanie języka i przez archaizację, która chwilami jest potrzebna, chwilami wręcz przeciwnie i przez zróżnicowanie no powiedzmy poziomu wykształcenia postaci, też no, pochodzenia ich, to jakoś trzeba było coś wymyślać albo czekać, aż się nasunie, co też jest na jakimś sposobem wymyślania. Też dla mnie to było ciekawe, tam jest pewien sposób widzenia śmierci, bardzo rzadki w kulturze Zachodu. No, Saunders jest podobno buddystą, no, bardzo chwalebnie się z tym specjalnie nie afiszuje, ale tam rzeczywiście coś z tego jest. Pan jest bardzo krytyczny wobec literatury. Jaką powieść by pan polecił czytelnikom i czytelniczkom, że tak się panu spodobała w ostatnim roku? Ja nawet z pewnym zdziwieniem słyszę, że tak ostro oceniam, bo no, to są te oceny, które mi się same nasuwają, ale to jest też kwestia wieku. Ja dawniej czułem większą potrzebę zachwycania się, więc się zachwycałem. Miałem okres co najmniej paroletni, a nawet chyba dłuższy, absolutnie bezkrytycznego zachwytu Nabokowem. W tej chwili to już dużo mniej. Ostatnio czytam wiersze Rainera Kunze i wczoraj, ponieważ już to jest tom Remont Poranka, Jakub Ekier, znakomity przekład. I na końcu są jego różne teksty prozą, fragmenty dziennika, recenzje, a na samym końcu posłowie tłumacza. I on tam, Jakub pisze, że Kunze twierdził, że jego w sumie bardziej ukształtowała muzyka niż literatura. I ze mną jest chyba podobnie. Ja w tej chwili swoje największe zachwyty w kontakcie z jakąkolwiek sztuką przeżywam dzięki muzyce. I tak zresztą było w sumie chyba zawsze, ostatnio bardziej. Natomiast co do książek, które bym polecił, to oczywiście no nie ma sensu polecać rzeczy powszechnie znanych, ale bardzo lubię, z tym, że to nie będzie nic nowego, to trzeba by poszperać w antykwariatach. Jest taka właśnie mini powieść, chyba Vlastimil Trześniak, jak łatwo zgadnąć, czeski pisarz, bardzo mało znany w Polsce, i w tej chwili bardzo mało znany w Polsce i chyba w ogóle niezbyt dużo napisał. Ja znam dwie właśnie takie jego właściwie nowelki. I jeszcze w latach 80. chyba Nowa wydała to, co najważniejsze o panu Moritzu. Potem chyba Świat Literacki, to znaczy na pewno ktoś i chyba Świat Literacki to wznowił. I od tamtej pory, o ile wiem, nikt tej książki nie rusza, a to jest fantastyczna, świetna,
świetnie napisana, rewelacyjnie skomponowana, nie wiem, czy w ogóle nie najlepiej skomponowana powieść, jaką w życiu czytałem. Bardzo zabawna i też taka bardzo czeska w tym sensie, że on pisze o bardzo poważnych sprawach, nie tracąc z oczu ich strony komicznej. I co jeszcze w moim przynajmniej odczuciu bardziej podkreśla ich powagę niż gdyby się to napisało tak bardziej po polsku, czyli patetycznie i z przytupem i bardzo serio. No to jedna taka na przykład. A z nowych rzeczy, chyba w ogóle mało czytam nowych rzeczy. Raczej tak jak no, na przykład zdarza mi się często słuchać muzyki z wczesnego średniowiecza na przykład, jako jednej z wielu rzeczy, których słucham, bo słucham też współczesnej, to też właśnie bardzo chętnie odkrywam jakieś książki sprzed kilkudziesięciu lat albo i starsze z miłym zdziwieniem, że och jej, jak to możliwe, że to już jest od tak dawna na świecie, ja się dopiero teraz dowiaduję. Z panem Michałem Kubukowskim w takim razie należy My Państwa zachęcamy też do zajrzenia do Bukowskiego, bo choć tak jak rację mają czytelnicy i czytelniczki, wypominając, że no, życiorys to niezbyt chwalebny, treści też czasem nie za bardzo, ale jednocześnie jak to jest napisane. Wiem, że powinienem chwalić, no różnie bywa, no dla mnie on jest bardzo nierówny i też no to jest wrażliwość no w pewnym sensie bardzo mi bliska, to znaczy ten katastrofizm, to tak ta osobność, to są rzeczy, które doskonale rozumiem, natomiast dawno temu pewien mój znajomy używał określenia pogardliwego ten narkotyk z wlewem doustnym, no więc ten narkotyk z wlewem doustnym ostatnio to jest mi zupełnie daleki. On się w pewnym sensie tak zamarynował w tym alkoholu, prawda? Wymyślił sobie jakąś wersję siebie, która była do wytrzymania, mniej bolała pewnie niż poprzednie i przy tym został. Gdyby wziąć go pod lupę, no to pewnie byłoby tam widać jakąś ewolucję. On też... Znaczy, no ludziom, którzy go tak zdecydowanie wykreślają i potępiają, ja bym polecił na przykład, w ostatnich latach przetłumaczyłem takie dwa jego tomy wierszy. Jeden jest o miłości i on jest oczywiście tam cały czas jest chlanie, jest brudno i wulgarnie, ale momentami jest tak wrażliwie i wzruszająco i przejmująco wręcz. Jest też drugi tom o kotach, które on trzymał właściwie przez całe dorosłe życie i czasem miał ich całe, może nie aż stada, ale statka. I o nich też potrafi pisać z takim uczuciem i zrozumieniem też. Ja akurat bardzo dobrze znam i lubię koty, więc tutaj to było wybitnie trafione. I po prostu pod tą taką grubą skórą jeszcze właśnie marynowaną w alkoholu widać chwilami niesamowitą delikatność i wrażliwość, tylko taką no, na wszelki wypadek opancerzoną. On też pisze, to też właśnie jest bardzo na dzisiejsze czasy, bo czasem bardzo pięknie pisze o śmierci i wprawdzie z mojego niealkoholicznego punktu widzenia nasuwa się pytanie, no skoro tak się jej nie bał, to po co aż tak pił, prawda? Ale no, są ludzie, którzy twierdzą, że piją, bo lubią. Ale zdarzają się zwłaszcza wiersze takie no, świadczące o sporej odwadze w tej sprawie i to też na dzisiejsze czasy myślę, że... Bardzo, ja prywatnie mam bardzo wyraźną świadomość, oczywiście nie powiem, że się nie boję, chwilami się boję, ale dosyć często, od paru miesięcy dosyć często sobie mówię, że zwłaszcza jak stoję w obliczu jakiejś potencjalnie nerwowej sytuacji, muszę podejmować jakieś długofalowe decyzje, to sobie mówię, że o co chodzi, za dwa tygodnie może mnie nie być, co za problem. Poza sprawami zawodowymi, które wymagają planowania, właściwie bardzo mało się zajmuje przyszłością. I u Bukowskiego coś takiego też jest. W moim odczuciu na jego niekorzyść świadczy to, że jednak no, musiał się podpierać tą protezą w postaci alkoholu, no ale widocznie inaczej się nie dało. Czasy sierpnia, września, bo będziemy emitować rozmowę we wrześniu 2020 roku, są nerwowe dla wielu osób i jakby rzeczywiście jeden z takich podstawowych tematów teraz każdej rozmowy właściwie jest lęk, jest strach, czyli te rzeczy, które też można w jakiś sposób u Bukowskiego odnajdywać. W ogóle to, co mówi pan Kubukowski właśnie o odnajdywaniu różnych warstw u Bukowskiego, mi się wydaje najbardziej atrakcyjne, że w tym możemy rzeczywiście pogrzebać
grzebać i szukać w tej osobie różnych postaci. Jak tłumaczyłem go pierwszy raz, czyli z Szynką raz, to oczywiście, bo zwłaszcza teraz jak słuchałem, jak pan mówił o nas obu, czyli o mnie i o Bukowskim, no to oczywiście rzuca się w uszy przypadkowa zbieżność nazwisk. I jak tłumaczyłem go pierwszy raz, to przyszło mi na myśl, że mój dawny znajomy grafik Buczyński mógłby zrobić okładkę i to byłoby zabawne, no ale jakoś nie doszło do skutku. I Buczkowski mógł zrobić wstęp albo posłowie do Bukowskiego. Wtedy byśmy mieli już taki komplet i taką incepcję, z której trudno byłoby literacko się wyplątać pewnie. Ale mamy Klub Bukowskiego i Bukowskiego. Serdecznie Państwu polecam lekturę, chociaż jak Państwo słyszeli, tłumacz jest sceptyczny i rzeczywiście tak jak się umawialiśmy na rozmowę, pan Michał Kubukowski napisał mi, że chyba nie wie, czy jest najlepszym rozmówcą do tego tematu, ale zawsze warto właśnie, fajnie jest mieć takie nie na kolanach widzenie właśnie postaci, którą się tłumaczy, bo ja zawsze myślałem, że, albo przeważnie myślałem, że jak tłumacz już coś bierze do tłumaczenia, to na pewno polubi i będzie zawsze mówił, że tak, super, super, a to jest bardzo cenna lekcja, mi się wydaje. Więc ja za nią bardzo dziękuję i dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.